Cześć, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. W dzisiejszym materiale opowiem Wam co nieco o fantastycznej, w mojej ocenie, płycie głównej. Bohaterem jest MSI X570 Make Ace. Ta płyta w pełni jest w stanie wykarmić mocno kręconego Ryzena 9 x i bezproblemowo poradzi sobie również z Ryzenem 9 x Płyta główna, naprawdę świetna robota. Szczerze mówiąc, dawno nie testowałem MSI. No i akurat znajomy do mnie podesłał płytę, także szczerze powiem, że jestem niesamowicie zadowolony z tego, co ten sprzęt prezentuje. Teraz zapraszam Was do prezentacji samej płyty i materiału. Zacznijmy od omówienia sekcji zasilania. Mamy tutaj 14-fazową sekcję w układzie 6 plus 2 z dublerami. Sekcja całkowicie wystarcza do bardzo solidnego OC r 9 3900 x czyli Ryzena 3900X. Ja maksymalnie tą sztukę wykręciłem do wartości 4475 MHz przy napięciu blisko 1,5 V, także bardzo wysokie napięcie i bardzo wysokie OC jak na Ryzena, mówimy tutaj o wszystkich 12 rdzeniach. Akurat wbijałem sobie różne wyniki na Havobocie, natomiast Procka do testów, czy to w grach, czy testów o zastosowaniach profesjonalnych, w aplikacjach renderujących i tak dalej, trzymałem na ustawieniach 4450 MHz na wszystkich rdzeniach i napięciu 1,48 około. Także i tak bardzo wysokie napięcie, wysokie temperatury na Procku dobijały do 96-97 stopni, natomiast robiłem to wszystko na kustomelce, Procek. Tak mocno kręcony, sekcja po ponadgodzinnej sesji benchów, testów, wbijania różnego rodzaju wyników przy taktowaniu 4445 MHz nie przekraczała 67 stopni, średnio mając około 60 stopni, przy czym była pasywnie chłodzona. Nie był skierowany na nią żaden wentylator, żaden nawiew. Jak testuję płyty główne, to właśnie w ten sposób, żeby w żaden sposób ich nie wspomagać. Także sekcja tej płyty spisała się rewelacyjnie, przy czym cewki nie piszczą przy używaniu różnych ręcznie wbitych napięć, przy używaniu różnego rodzaju po limitów TDP, czy przy różnych trybach LLC. Cewki są po prostu bezgłośne. Wiadomo, egzemplarz egzemplarzowi nierówny, natomiast na tej sztuce akurat stwierdzam, że płyta sprawuje się wyśmienicie, sekcję tak samo. Ciekawostką jest również to, w jaki to sposób ta sekcja jest chłodzona. Mamy tutaj hit pipe'em idącym przez w zasadzie środek, niemalże środek płyty. Mamy połączone radiatory na sekcji zasilania, które połączone są z radiatorem odpowiedzialnym za chłodzenie chipsetu. Również dodatkowo pasywnie chłodzone są dyski M2, które znajdują się pod. Mamy tutaj możliwość instalacji trzech dysków M2, znajdujących się pod radiatorami. Odkręcamy te radiatory. Tam mamy termopad i wsadzamy sobie dysk. Dysk jest dodatkowo chłodzony, także zawsze jest to oczywiście bardzo przydatne rozwiązanie. Płyta zasługuje również na uznanie z powodu umiejscowienia wentylatora chłodzącego chipset. W płytach konkurencji zazwyczaj ten wentylator koliduje poniekąd z kartą graficzną, więc jest dodatkowo chipset i sam wentylator podgrzewany przez kartę graficzną, która się nad nim znajduje. MSI w modelu Mac Ace e, zrobiło taki Mac, iż przesunęli ten wentylator, więc nawet można trzyslotową kartę graficzną e, używać, i wentylator nie jest w żaden sposób przez nią zasłaniany, podgrzewany także e, bardzo dobrze. Tym bardziej, że chipset płyty głównej, mimo wszystko, zostaje i tak pa pasywnie, będąc chłodzony, nie przekraczał 60 stopni, także wentylator się nie włączał, dlatego że wentylator dopiero mm, zaczyna swoją pracę w momencie, kiedy chipset przekroczy 60 stopni. Przy czym nie wbija się od razu na wysokie obroty. A po prostu powoli się rozkręca, dzięki czemu dźwięk nie jest irytujący, jak niejednokrotnie w wypadku tego typu rozwiązania. Jak jesteśmy już akurat przy kwestii karty graficznej i tego, w jaki sposób tutaj yy, wygląda sprawa? termiki, w tym właśnie tutaj obrębie. Płyta wyposażona jest w trzy sloty PCI-Express mm, razy 16, wyposażone w interfejs e, PCI-Express 4.0. Natomiast, żeby skorzystać z tego potrzebne są nam oczywiście karty graficzne na interfejsie PCI-Express 4.0, na ten moment są to jedynie Radeony Navi. Płyta wyposażona jest w siedem złączy e, czteropinowych PWM dla wentylatorów, mamy tutaj 1, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i także nie ma obawy o to, że zabraknie nam możliwości podłączenia wentylatorów w momencie, kiedy przykładowo chcemy chociażby chłodzić na rozbudowanym systemem chłodzenia cieczą, bądź wiadomo, nie tylko Ryzena, a też kartę graficzną. No i jak tutaj wiadomo, wentylatorów nigdy za wiele na chłodnicach, na przykład w push and stosuje się nieraz 8 wentylatorów, nieraz 12, zależy oczywiście od ilości chłodnic, um, wielkości chłodnic, grubości chłodnic i tak dalej. Także tutaj jest to bardzo istotne, zawsze można użyć dodatkowych rozgałońrzaczy, płyta sobie z tym bezproblemowo poradzi. W rogu laminatu płyta posiada dedykowane rozwiązaniem korsarza Złącze, możemy tutaj podpiąć na przykład hub RGB Korsarza, możemy podpiąć LED RGB Lighting Note, z tego co pamiętam, tak się to tam chyba u Korsarza nazywa. Także świetne rozwiązanie dla osób, które akurat komponenty Korsarza posiadają, elegancko współgra to wszystko z płytą MSI, widać, na kooperacyjne podejście z Korsarzem poszło i bardzo dobrze. Dobra, jeżeli chodzi o złącza, mamy Dwa złącza USB 3.0 wewnętrzne, tutaj jedno poziome, drugie pionowe. Dwa złącza USB 2.0, pionowe wewnętrzne, w środku płyty głównej. Na eliminacji płyty głównej mamy również złącze front panel audio. Ja rzadko tego używam osobiście, ale no sporo osób, na przykład, chce podpiąć mikrofon i jak najbardziej jest to przydatne. Płyta posiada dodatkowo USB typu C, wewnętrzne do wyprowadzenia na do wyjścia obudowy chociażby, także przydatna sprawa. Wadą natomiast są tylko cztery złącza SATA wewnętrzne, SATA 3, także no szkoda, przydałyby się chociaż dwa dodatkowe. Z jednej strony można to wytłumaczyć tym, że w tych czasach coraz mniej osób używa HDD-ków czy dysków SATA, no ale też nie do końca, bo jednak sporo, spora rzesza pecetowców używa jeszcze HDD-ków czy, czy SATA nie tylko na NVMe. Także no ja chociażby używam 7 dysków, także no jestem idealnym przykładem na to, że ta, ta płyta ma za mało, akurat złącz. Dodatkowe trzy ciekawe przyciski: jeden przycisk startu, drugi przycisk resetu, niby nic wielkiego, a z drugiej strony dla mnie osobiście rzecz idealna, gdyż płyty, które testuję i nie posiadają przycisku startu i resetu na swoim laminacie. Od razu mają u mnie minusy, dlatego że bardzo dużo płyt testuje. W zasadzie no, większość testuje na bench Table'u, więc y, w momencie, kiedy płyta posiada start i reset, y, ułatwia mi to pracę, dlatego że nie muszę podpinać bench Table'a do front panelu, żeby móc włączyć płyty, albo nie muszę się bawić ze śrubokrętem, także jest bardzo dobrze. Kolejna ciekawostka y, pokrętło Game Boost. E, działa to generalnie w taki sposób, że można sobie w Biosie e, ustawić. Działanie, działanie gameboost właśnie poprzez to pokrętło albo po prostu przez wybraną opcję bezpośrednio w Biosie. O samym Biosie zaraz powiem, natomiast tutaj o co z tym chodzi. To jest tak naprawdę takie manualne Auto-OC. Manualne pod tym względem mamy 11 trybów. Każdy wyższy tryb cechuje się tym, że procesor wbija wyższego bousta i ma też oczywiście wyższe napięcie, także przy okazji, jak jeszcze będę się tą płytą bawił, mogę dokładnie sprawdzić, jak to działa, ale w tym momencie nawet nie miałem na to czasu. Tym bardziej, że e, no ja jestem wrogiem takich auto OC, bo no to zawsze źle dobiera napięcia. Procki się grzeją, lepiej wszystko zrobi się bawiąc się manualnie. Natomiast na pewno są ludzie, którzy z tego skorzystają. Fajny bajer, dobrze, że jest, także jak najbardziej ok. Dobra, co mamy dalej, jeżeli chodzi o płytę? Wiadomo, złączę ATX24. Także tutaj tego tłumaczyć nie trzeba. Mamy cztery wzmocnione sloty DDR4, tak samo wzmocnione są sloty PCI Express, także na pewno skorzystają na tym ludzie, którzy często montują karty graficzne, często montują pamięci, tak jakby chociażby ja zabezpiecza to sloty przed uszkodzeniem, przed wyginaniem płyty, także bardzo dobre rozwiązanie. Plus kolejny dla MSI. Jeżeli chodzi o układ dźwiękowy, mamy tutaj high-endowego Realteka ALC 1220. Jak dla mnie, dźwiękówka gra bez zarzutu. Jak na dźwiękówkę, no to jest topka na płytach, także sprawia się rewelacyjnie. Nie ma co się czepiać. Sterowniki również dobrze współgrają z płytą. Na, nie, na niejednych płytach są różnego rodzaju problemy. Nieraz się z tym spotkałem nawet z Realtekami, które powinny działać bez, bez zarzutu. Na tym MSI żadnych problemów nie uświadczyłem. Jeśli chodzi o zasilanie płyty, poza ATX-em 24 mamy dwa złącza 8-pinowe EPS. Dwa złącza, można powiedzieć, są w tym wypadku oczywiście na wyrost, dlatego że nawet kręcony do wartości 4,475 MHz 3900X przy napięciu blisko 1,5 V pobierał jedynie 230 W pod pełnym obciążeniem, także... W zupełności jedna ośmiopinowa wtyczka pozwoliłaby nam na wykarmienie procka, który pobierałby nawet ponad 350W. Natomiast dlaczego stosuje się akurat dwie wtyczki? Raz, że płyta będzie gotowa. Płyta jest gotowa pod na 93950 x i tak, do którego i tak oce na pewno wystarczy jedna ośmiopinowa wtyczka. No ale. W momencie, kiedy stosujemy dwie, dwie wtyczki, mimo wszystko kable EPS są troszkę chłodniejsze, mniej się grzeją, po to się często stosuje dwie wtyczki, nie tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie marketingowo to wyglądało, ale no to docenią to na pewno osoby, które mierzą też temperatury na kablach, bo wiadomo, że im mniejsze temperatury na wszelkich komponentach użytkowych, tym lepiej dla sprzętu. No, i generalnie dla temperatur, jeżeli chodzi o całą pracę, całe jednostki. Jeżeli chodzi o RGB, płyta posiada, no, jedni RGB lubią, drudzy nie lubią. Ja jestem akurat tą osobą, która jest z RGB, lubię to, no, ale wiadomo, każdy ma tam swoje inne podejście. Co jest ciekawe tutaj, płyta posiada wyświetlacz RGB, który zbudowany jest w stylu tak zwanego nieskończonego lustra. Ładnie to wygląda, daje ciekawy efekt, mi się podoba, natomiast osoby, które RGB nie lubią, mam dla Was dobrą wiadomość, można to po prostu całkowicie wyłączyć, wtedy otrzymujecie dodatkowy, można powiedzieć, ray tracing na płycie, macie lustro, płyta odbija e, swoje otoczenie, także jest to całkiem ciekawy bajer. No uwagę zasługuje również m, cały IOShield, e, tutaj mamy od razu fabryczny backplate, fabryczną osłonkę na płycie. Bardzo dobry patent. Pamiętam, że przy którejś serii swoich płyt głównych Asus zapoczątkował takie rozwiązanie na rynku. Później podążyli za tym inni producenci. No, świetna sprawa, i tutaj, akurat w wypadku tej płyty, naprawdę wygląda to ciekawie, estetycznie. I również korzysta z podświetlenia RGB. Także również gratkę dla fanów RGB. Co się na tym panelu tylnim znajduje? Clear CMOS, bardzo przydatna funkcja na płycie głównej, na właśnie tym całym panelu wyjść zewnętrznych. Nie trzeba dzięki, czemu, dzięki temu otwierać obudowy, jeżeli ktoś posiada płytę w obudowie, nie używa płyty na bench table, czyli zdecydowana większość osób ma w obudowach swoje sprzęty. i Wystarczy, w momencie kiedy coś pójdzie nie tak, z OC, chociażby naciskamy clear CMOS i restartujemy ustawienia bios -u. Tutaj przycisk Flashback przydatny do. Aktualizacji bios bez nawet użytego procesora na płycie głównej. Także świetna sprawa. Cieszę się, że coraz więcej producentów również wprowadza tego typu rozwiązania do swoich płyt. Tutaj mamy złącza anten Wi-Fi. Płyta posiada Wi-Fi. Oczywiście osobne na takie płetwie rekina, rekina, rzecz można. Z kolei tutaj mamy akurat oldschoolowe rozwiązanie, Port PS2. Osoby z. Osoby używające oldschoolowych klawiatur i myszy na pewno będą się cieszyć. Dodatkowo, płyta posiada 7 USB z tyłu, z czego aż 5 to USB 3.2, także no, płyta posiada najnowsze złącze USB. Dodatkowo posiada dwa USB 2.0 oraz USB typu C. Płyta posiada również dwa złącza LAN, jedno realtek, drugie Intela. No i oczywiście tutaj wspominałem również o Wi-Fi. Dodatkowo, jeżeli chodzi o panel audio... Pozłacane styki, także poniekąd audiofile na pewno będą mieli też troszkę radości z użytkowania tego sprzętu. Tutaj rzut oka na tył płyty. Jak widać, płyta nie jest wyposażona w żaden fabryczny backplate, tak jak chociażby topowe modele Asusa czy topowe modele Aurusa. No jednak, akurat MSI poszło w taki design, jednak w żaden sposób nie przeszkadza to płycie. Będą trzeba po prostu w momencie, kiedy backplateów nie mamy, nieco bardziej uważać. Na, na to, żeby nie porysować ścieżek, ale też często backplate wcale nie pomagają w oddawaniu ciepła, a wręcz doprowadzają do tego, że pewne komponenty z tyłu płyty, które mimo wszystko się grzeją, są cieplejsze. Także no może akurat tutaj MSI dlatego zastosowało taki patent, że w backplate nie poszli. Tutaj oczywiście backplate dla mocowania uchłodzenia dla procesora, standardowego uchłodzenia dla procesora jest zdjęty w tym momencie, no bo testowałem oczywiście Ryzena na Custom LC, a w tym celu tego backprojektu trzeba się było pozbyć. No dobra, zobaczmy teraz na koniec akurat, co płyta posiada w, na swoim wyposażeniu, jeżeli chodzi o pudełko. Dobre, zobaczmy co jest w środku. Nie będę bawił się w jakieś tam unboxingi i tak dalej, bo nie w tym rzecz, no ale pokażę co jest w pudełeczku. Dobra, mamy tutaj płytę ze sterownikami. Karta rejestracyjna produktu. Warto zarejestrować swoją płytę. Instrukcja. Instrukcję przeglądałem. Bardzo rzeczowo napisana, małostkowo konkretnie. Warto się zapoznać. Broszurka MSI w kwestii ich gamingowych produktów, karty graficzne, słuchawki, monitory. Taka mała reklama, można powiedzieć. Naklejki na kable SATA. Można sobie opisać numerycznie, czy jak tam w jaki sposób kto woli. Kable tak, żeby się nic nie, gubi się nic nie gubiło. Także, no nawet widzę, że nie tylko do SATA, ale też do RGB, także elegancko. Tak zwany Quick Guide, szybka instrukcja, też warto skorzystać. Karta rejestracyjna, po, sięgnięcie po to, by mieć różnego rodzaju bonusy od MSI. Warto skorzystać na pewno. Śrubka M2. Moment odłożymy pudło, zobaczymy co jest w tym woreczku. Woreczek z różnościami. Swoją drogą przyjemnie wykonane przypomina mi e, korsażowe woreczki. Tutaj mamy antenę wifi, Także wkręcamy w płytę główną e, w formie można powiedzieć takiej płetwy rekina. Przydatna rzecz na pewno. Przedłużka RGB, już mówię jakie, 5 -pinow, znaczy 3 pinowe, 5V adresowalne. Tutaj mamy element montażowy do kulera, czyli standardowy montaż na płycie głównej Kulera, ja to zdjąłem w celu zamontowania custom lupa, także, no wiadomo. Kable sata, również kable sata i przedłużka do. 4-pinowego 12-voltowego RGB. Kabel przedłużający, bardzo przydatna rzecz. Ok, jesteśmy przy podsumowaniu. Co otrzymujemy za kwotę około 1700 zł? W takim przedziale mniej więcej cenowym można dostać X570 MSI Mac Ace. Świetna płyta główna, high-endowa płyta, która w pełni wykarmi mocno kręconego, nawet na kustą lupie, na R9-3900X. I bez wątpienia fenomenalnie poradzi sobie również z 16-rdzeniowym, 32-wątkowym Ryzenem R9 3950X. Sekcja, tak jak mówiłem, na płycie pozostawała zimna. Płyta bardzo stabilna, szybko butująca, bez problemów z gubieniem kanałów DDR, bez problemów ze stabilizacją pamięci, a nie na jednej płycie już z czymś takim się spotkałem. Nawet na innej testowanej również... Z wysokiej półki płycie X570, oni inna recenzja i tam kilka rzeczy na ten temat opowiem. Co dostajemy również? Otóż świetnie chłodzony chipset, brak irytującego w tym wypadku wycia wentylatora, także płyta jest cicha. Jeżeli chodzi o chłodzenie wentylatora, przypominam, tutaj odpala się wentyl dopiero po przekroczeniu 60 stopni na chipsecie. Ja nie korzystałem z dysków na PC-Express 4.0, nie korzystałem również z kart na PC-Express 4.0, także ten chipset nie miał za bardzo nawet okazji się tutaj pogrzać, no ale przy okazji również sprawdzę, jak ta płyta będzie się zachowywać. Z kartą i z dyskiem na PC teraz 4.0. Także również na pewno do testów tej płyty nieraz wrócimy. Tym bardziej, że no ja jestem osobiście zachwycony. Głównie w ostatnim czasie dużo pracowałem na Aurusach, na Asusach, na Asrockach. No a MSI jest dla mnie takim miłym rodzynkiem i częściej będę do tych płyt wracać, zaglądać, bo naprawdę po tym, co pokazała mi ta płyta, jestem zachwycony. Rewelacja. Czy warto? No, słowa same mówią za siebie. No, tak naprawdę świetna konstrukcja, dla mnie estetyczna. To, co jest najważniejsze, ta sekcja zasilania jest w stanie w pełni wypełnić mocno kręconego 3900X, 3950X również, mu ciągnie. Także tutaj jeszcze na pochwałę zasługuje BIOS, a ten jest naprawdę jak na MSI przystało intuicyjny, dobrze opisany, wszelkie informacje, co gdzie zmieniamy, co za co jest odpowiedzialne mamy po prawej stronie podpowiedzi, warto to zawsze czytać jeśli ktoś przykładowo nie jest obeznany z różnego rodzaju funkcjami w BIOSach, ach no to ma dodatkowe tutaj możliwości poczytania sobie o tym, tak? No i dodatkowo oczywiście możliwość zapisywania i wgrywania profili OC świetnie to działa bezproblemowo, jedyna taka można powiedzieć troszkę denerwująca rzecz to oczywiście bardzo powolnie poruszająca się mysz w UEFI, Z tym, że akurat no, dla mnie to jest w ogóle pomijalne, dlatego że ja nigdy nie używam myszy w UEFI w żadnym biosie na jakiejkolwiek płycie, jakiegokolwiek producenta zawsze latam po klawiaturze. No ale niektórzy wiem lubią sobie poklikać myszką, także tutaj akurat ten bios myszka pracuje. Dość powoli, a płytę testowałem oczywiście na najnowszym biosie, tak żeby w pełni móc wykorzystać potencjał 3900X. I szczerze mówiąc, nie natknąłem się na absolutnie żadne problemy, które niejednokrotnie mają użytkownicy płyt na chipsetach X570. Zero problemów z butowaniem, zero zwiech, zero problemów z nie do końca. Ładującym się systemem, systemem operacyjnym, czyli taką zwiechą, zanim do Windowsa płyta wejdzie, długie butowanie, różnego rodzaju anomalie, czy problemy z butowaniem pamięci, czy samego procesora. Zero, zero problemów z działaniem płyty, z działaniem wszelkich komponentów po prostu idealnie. Także w 100% polecam sprzęt, pozdrawiam. Napiszcie w komentarzach, jakie macie do czynienia ze swoimi płytami głównymi na chipset, czy to X570, czy X470, czy X370, jak wygląda sprawa z, kom z kompatybilnością z Ryzenami, czy napotkaliście się na jakieś problemy, w jaki sposób sobie z nimi poradziliście. Zapraszam do dyskusji również na naszą grupę e, dyskusyjną Xtreme Hardware Bastion Pasjonatów. Tam dzielcie się bez opamiętania swoimi doświadczeniami. Im Was więcej, tym lepiej. Natomiast pamiętajcie, jakie są zasady grupy. Ok, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!